You know why runners put their lives in danger? For guys like you. No to co, w takim razie zaczynamy od tego miejsca, gdzie skończyliśmy, czyli poszukaj odosobnionego miejsca na dachu, żeby skontaktować się z Gierą. Tylko chyba musimy tutaj na ten dach wbiec, nie wiem, tak mi się wydaje. Chyba tak. Przynajmniej tak pokazuje na mapa. Tak, tutaj, tak, na ten dach budynku. Chyba raczej nie będzie to odosobnione miejsce. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ha, ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty no cały czas o tym. Jeszcze on taki pijany. Trzeba to zrobić. Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda. Dobry z nas team. No właśnie. Nie puszczaj! Nie puszczaj! O fuck. Szkoda chłopaka. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. No, wytrzeźwiałby, zanim by doleciał. Nie mamy materiałów wybuchowych, ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a, to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! No i właściwie tyle sobie z nim pogadaliśmy. Żeby pogadać z Gierę? Dobra, chyba musimy się to wyżej dostać. Tak, 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 bo nawet znacznik pokazuje. Idzie wyżej. No właśnie tam. No dobra, to jeszcze wyżej chyba już nie będzie trzeba. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Coś mi się wydaje, że to organizacja... No, i tyle by z tego było. No. Kręci. Dobra, co my właściwie teraz musimy zrobić? O, tak, tutaj się świeci strzałka, ale pytanie, czy to jest po prostu z tego treningu? No właśnie. Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę tam ślizgnąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super.
spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Znaczy, jest noc. Dobra, ale... to dawaj do ten. Do windy i jedziemy. Jak wolisz. Na dół. A, to chcesz najpierw przetrwać. No dobra, może będzie łatwiej w sumie. Poczekamy sobie do poranka i wtedy ruszamy. No na pewno zdecydowanie. Dobra, jesteś. Jade wie, gdzie można znaleźć więcej antyzyny. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. No, chyba po raz pierwszy komunikat, który dotrwał do końca. Dobra, tych olewamy i lecimy pobiegać. Oj, ponad 400 metrów, no jest kawałeczek drogi. Ale szybko powinniśmy tam dotrzeć. FPS mi coś spadł. Pociągasz się tam z tyłu. No. Aha. To wybaczam. Tak, co sam krzywdę zrobię, nie będzie potrzeba zombie, żeby mnie dobiły. To pierwszy raz mi tak FPS spadł w tej grze. No nie wiem, czego to zależy. No to spoko, dobiegnę na miejsce to... No i tak w sumie będę musiał na ciebie poczekać. Nie, ja lecę, już lecę. Tak bym tylko na chwilę spadł. Mhm. No to przy okazji jak już... I tak na ciebie... Czekam, ciekawego? Tam zerknąłem za paroma rzeczami w wagonach. No już karetki wprowadzają. Nie, części metalowej i jakaś statuetka, czy co tam było. No. Tam to dzisiaj będzie ciekawego. Aha. Dobra, ja już jestem na miejscu. Także czekam na ciebie. Jest to tylko jeden zombiak, ale też nie za bardzo zwraca na mnie uwagę, więc sobie można go olać. Właśnie minęłem jakiegoś mega giganta. Jestem za tobą. Może pójdę zabiję tego zombiaka. No mi to szkoda. No i dobra. Zyskałem, tak, $53. Tutaj ten wagon. Gdzie ty idziesz? Tak. Nie wiem. Coś się przetransportowało. Hej, chodź tu. Z drugiej strony było otwarte. Coś się kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Już nas od razu powala.
Mogłyby tam jakieś składy broni. Przydałby się jakiś karabin. Woman. No tak biegać z tym... z jakąś łomem czy maczetą, to też nieciekawe. To jakieś ten... egzekucja? No właśnie więźnie w tej chwili. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... cholera. Gdzie ona pobiegła? Dotknął go za kark, Boże. Za kark. Ilu bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Zamiast za tętnicę. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. Nie wiem, ja chodzę głównym wejściem. Wiesz. Znaczy na pewno. Może trzeba będzie go sprzątnąć. Czyli wbijamy dachem. Apteczka tu jest. Gaz, no. No to już biorę. Właściwie to gaza. Czekaj, tędy, no tutaj na dach nie wejdziemy. Staw Amni. Chyba trzeba stąd wyjść. Tak. Załatwiamy go na szybko. Tędy? A, widzę. Tu jeszcze jest skrzynia? Chociaż nie, nie da się. O, już mam okno. Tak. Dobra, jestem na tym balkonie. Jestem już na dachu. O kurde. Tam jest to wybuchło, nie? No, to ty. Dobra, spadamy, spadamy. Fuck. Fuck. Zginąłem. Tak. Mam 30 sekund, aż mnie uratujesz. A, 20 sekund. Dobra. Żyję. Opluj mnie. Fuck, znowu? Zaraz. Cholera, no chyba nie zauważyłem, bo do końca mi się jednak życie... nie naładowało. 20 sekund. Musisz się ulecić. Nie ładuję się. Dobra. Ja mam tylko 25% życia. No właśnie. Zobaczę, może tutaj mnie nie ruszą. Dobra, to ja już sobie oczywiście biorę ekwipunek i apteczkę. Dobra. Już jestem zdrowy. Ciężko jest szansę. Ostatni, gdzie się czuję. Tak, nie tak. Nie, jeszcze tam są na dachu. Dobra, już nie będzie pluł. No tak. Ja gdzieś ja powiem, że leczę. Dobra, spokojnie. No już chyba wszyscy. Okej. Okay. Dobra, chyba trzeba by sobie naprawić te bronie, bo ja to tak troszkę rozwaliłem.
Na hałdzie mam się kłamać. No, no dobra. Niestety, ale... U mnie będzie ten problem, że już nie mam części do naprawy, ale... Szkoda mi trochę. Ty rurki po prostu wyrzucaj, nie? No chyba tak. Bo ich nie jest... Dobra, do wejścia. Oho, tu jest jeden co wybucha. Uważaj. No właśnie tak próbowałem go zmusić, żeby... On nie chce. Walnąłem. Dobra, żyję. Może go walni. Sporo kasy leży na tym dachu, po tych zombiakach. Też to zrobię. Więc niewiele się zastanawiając, pozbierałem to. Aha, wchodzą następni. Wow. Ze środka możesz zebrać... Dobra. Właśnie znalazłeś ulepszenie broni. Co to mi da? Coś ciekawego? No właśnie. I tak de facto brakowałoby miejsca, znaczy ekwipunku na to. Dobra, to innym razem się tutaj pobawię, a tymczasem co musimy zrobić? Wejść do budynku, czyli chyba tędy. W szkole widziałem Tahira. No. No i tyle się nagadał. Jestem w środku. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Tutaj? Możemy przeszukać to dokładnie, przydadzą się jakieś rzeczy. Chociaż tak mamy już wyznaczony cel, do którego musimy iść. Okay. No to myślę, że tutaj będzie dosyć liniowo i nie przejdziemy nigdzie, gdzie gra nie będzie chciała, żebyśmy weszli. Masz tu części metalowe i batonik. Na życie się odnowi. Tak? Dobra. Masz nóż do trzciny? No to idziemy. A broń w ręce? Nie. Nie, 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 to jest coś tam innego. Nie pamiętam jak to się... No. Zardzewie... A nie, tak, faktycznie. To mam. Wydawało mi się, że to... co innego będzie.